To jest program Wyszukani. Krzysztof Chomicz. Tradycyjnie witamy Państwa z lokalu na radomskich Fontannach. A dziś moim i Państwa gościem jest młody, ale już utytułowany radomski wokalista Jan Majewski. Cześć, Jan. Cześć. Janku, posłuchaj. Tak jak powiedziałem, jesteś młody, dopiero zacząłeś śpiewać całkiem niedawno, ale już masz spore sukcesy, a ja chciałem zacząć tę rozmowę niejako od końca. Ostatnio wydałeś swój pierwszy singiel, tak. Debiutancki. Na pewno. Opowiedz nam co nieco właśnie o tym nagraniu. Opór wiatru, coś pcha mnie w nieznane, daleka droga przede mną jest. Nie słyszę nic prócz własnych myśli przede mną, tylko horyzont. Nie możesz zawrócić, nie chcesz, czy może na ten moment jedno i drugie? Nie mogę zawrócić i nie chcę. Czy nie możesz zawrócić, czy nie chcesz, czy jedno i drugie na ten moment? Jedno i drugie. Nie chcę zawrócić. Nie mogę. Dlaczego? A po co? Widzisz sukces swój w muzyce. Ja w ogóle nie lubię się wracać. Jakoś. No i nie wiem, po co zawracać, może nie to. Znaczy, nie wiem, czy. Akurat w tym tekście na przykład z zawróceniem nie byłoby bardziej zwrócenie się w stronę szkoły, normalnych zajęć, na przykład gdybyś zwątpił w to, że w muzyce możesz odnieść sukces. Nie myślisz tak? I to nie jest treść tego utworu? W tym sensie chodzi o to, że chodzi o takiego młodego artystę, który wchodzi właśnie w muzykę i nie wie, czego się spodziewać, nie wie, co się stanie za chwilę. Idzie właśnie w niepewno po prostu. No jasne. Stąd ten tytuł. Niepewno. Nie wiesz, co się stanie, ale w tekście jest fragment, że przyjdzie chwila, kiedy będziesz wiedział. Kiedy to będzie? No myślę, że... będę wiedział, poczuję to. Po prostu, ciężko powiedzieć. Co to może być taki... Jak już się... jest takim pewniejszym po prostu. Wiesz, o co chodzi. No... z muzyką związaną z rynkiem i tak dalej, wtedy właśnie się tak odczuwa taki moment, kiedy już wiesz, o co chodzi. Po prostu już nie jest się niepewnym, tylko już jest powoli się jest pewny. Rozumiem. Na razie jesteś niepewny, tak? Tak. Ale zaczynasz, już wydałeś pierwszy singiel, a trwają prace nad drugim. Tak. Teraz nam to nieco na ten temat. Będzie niedługo, myślę, że jakieś 2-3 miesiące. Nie tak niedługo. Ale za tak 2-3 miesiące będzie, tak? Będzie już. Coraz bliżej jesteś. Już jest tekst, już jest wszystko. Tylko jeszcze tam jakieś drobnostki, jakieś coś tam trzeba jeszcze dorobić. Już niedługo będzie. Chodzi o postprodukcję, mixmaster. Nagrałeś też, już wokal? Właśnie jeszcze nie, niedługo będę nagrywać, ale już coś mam. Coś już jest. Wspomniałeś o tym, że o tej niepewności, o tym, że jeszcze nie znasz tego rynku muzycznego, ale masz pomoc. Dołączyłeś do wytwórni muzycznej, tak. Która mówi o sobie inkubator artystyczny. Tak, w Warszawie. I to jest fajne w ogóle, fajna współpraca. Fajnie. Tam się przychodzi, mam powiedzieć, jak to wygląda? Tak, tak. Się przychodzi, mówi się, jak chce zrobić piosenkę. Na początku jest tam, oni spoko robimy. Na początku jest sesja songwriterska. Później i robi się szkic piosenki, później do tego szkicu się ćwiczy w domu, dodają się jakieś, wpadamy na jakieś pomysły, dodają jakieś instrumenty, jakieś różne rzeczy. I później jest nagranie w studiu, później jest mastering, później jest promocja i piosenka wychodzi. Od początku do końca tak jakby jesteś prowadzony za rękę przez tak, cały ten proces. Tak, to jest w ogóle taki inkubator artystyczny właśnie, który pomaga wypromować na rynku takich młodych szaraków, jak na przykład ja. Pomaga wejść w ten świat. Jasne, no ale nie mów, że jesteś szarakiem, ponieważ już masz pewne sukcesy. Występowałeś na radomskich, ale i ogólnopolskich zawodach. Zawodach, czy to nawet koncertach charytatywnych, tak? Też, tak, dokładnie. I taki chyba największy to był Widuchowe. To jest tam obok Niemiec, dosłownie tam jest miejscowość i jest, przepływa tam rzeka i po drugiej stronie już są Niemcy i tam zająłem pierwsze miejsce. To był
ogólnopolski konkurs piosenki angielskiej. Angielskiej. Tak. I pierwsze miejsce zająłem wtedy. Wygodnie się śpiewa po angielsku? Fajnie. Spoko. Nie mam z tym problemu. Spoko jest. Kiedy to było? Rok temu, w październiku chyba. A jak to się stało, że tam się znalazłem? A ja w ogóle... moja mama mnie zgłasza wszędzie. A ja sobie na przykład siedzę w pokoju. Tak było na przykład z szansą. Sobie siedzę w pokoju, nagle ktoś puka. Wchodzi mama i mówi, słuchaj, będziesz w telewizji. Ja mówię, no fajnie. I tak jest zawsze. Ona jeszcze nie gdzieś zgłasza, więc no, to mi strasznie wyszło. Zdjąłem z nich zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Tak jakby możemy podziękować mamie, że zawdzięczamy to, że poznaliśmy swój talent właśnie jej, tak? No coś ty nie, znaczy po prostu jestem leniwy i dlatego. A to w tym razie myślę bardziej. To by jeszcze zmienić? Nie wiem. Znaczy, fajnie by było, ale jakoś nie chcę się. Jesteś za leniwy, żeby przestać być leniwy. Jestem za leniwy, żeby przestać być leniwy. Jasne. Janku, powiedz, teraz zaczęliśmy jakby od końca twojego pierwszego singla. Tak. Powiedz w takim razie, jak to się zaczęło. No bo zaczęło to wszystko. Masz 15-16 lat, tak? Zacząłeś śpiewać dosyć późno. Dosyć późno, jak miałem 14 lat. I znaczy w ogóle śpiewam od małego, tak, znaczy śpiewałem, lubiłem śpiewać, jak sobie gdzieś tam śpiewałem coś tam. I był w szkole, u mnie w podstawówce taki chór. I na ten chór się zapisałem kiedyś, tam zacząłem chodzić. No i tak to się zaczęło jakoś, poszło to dalej. Później był pierwszy jakiś występ gdzieś, jakieś pierwsze konkursy, pierwsze gdzieś występy. No i dzisiaj tutaj jestem. Jeszcze w szkole, czy w Radomiu? W Radomiu. W szkole. Mój pierwszy w ogóle występ w życiu był w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie. I wyglądało to tak, że mówię w podstawówce, mój wychowawca do mnie podchodzi, w ogóle uczył muzyki koncertowo. Podchodzi do mnie mój wychowawca i mówi, twoje wysłamy jakieś nagranie, bo jest jakieś 30-lecie tam szkoły, coś takiego było. I coś tam. Nie pamiętam, na czym to polegało. Jakieś czegoś tam było 300-lecie i z całej Polski każda taka szkoła wysyłała jakieś tam linki. To była taka gala talentów. Każdy przystawał jakiś talent. Ja tam zaśpiewałem. Wybierali 30 osób. No i się dostałem. Przyjechałem tam zaśpiewać i też się dostałem. Jaka to była piosenka? Nie pamiętam. I See Fire, Sirena. Dlaczego grałeś ten kawałek? Nie pamiętam nawet. Jakieś tak wyszło. Lubiłem tę piosenkę chyba wtedy, bo to był taki moment, kiedy zasłuchałem Sirena. I chyba jakoś mi się spodobało i ja zaśpiewałem. Powiedziałeś, że to był taki moment, kiedy słuchałeś Sirena, już nie wzorujesz się na tym? Nie. Nigdy się nie wzorowałem, chyba nawet. Kiedyś tym lubiłem wysłuchać po prostu. W takim razie, kto teraz dla ciebie jest inspiracją? Teraz lubię Toma Odela. Jest takim, może nie idolem, ale go lubię, lubię go słuchać. Coś poza tym? To model, tak, tylko. Polski nie... Znaczy tak najbardziej, bo ogólnie słucham dużo muzyki, różnej, przeróżnej, ale to model jakoś najbardziej mi się podoba wszystko. Chciałem się zapytać o obowiązki ucznia, no bo jest chodzić jeszcze do szkoły, tak. Uczysz się w zespole szkół elektronicznych, dokładnie, tak? W drugiej klasie jestem. Powiedz proszę, jak łączysz te no, na pewno niełatwe zadania w szkole z tym swoim rozwojem artystycznym? No, jakoś idzie, po prostu. Jakoś daje radę. Nie jest to jakiś bardzo problem. Nie musiałeś nigdy zrezygnować z czegoś? Nie. No, a tak było, rzeczywiście. Chodziłem kiedyś do szkoły piosenki Elżbiety Zakrętowskiej Andrzeja Głowackiego w Warszawie i chodziłem tam przez rok. Byłem wtedy w podstawówce i jak poszedłem do średniej szkoły nadal tam chodziłem i chodziłem tam jeszcze miesiąc i później zrezygnowałem, bo nie dawałem rady tego podzielić, znaczy pogodzić tej rzeczy i tej rzeczy, bo ciężko było dosyć. Bo jeździłem poniedziałek, wtorek, środa od 17 do 22 tam było. Więc już musiałem od razu po szkole jechać do Warszawy, wracałem do domu po 23 i nie miałem, i od razu szedłem spać, nie miałem kiedy się uczyć, nie miałem kiedy nie zrobić i musiałem zrezygnować, no ale fajnie było.
nadal bym trochę nie chodził. Jasne, planujesz może tam wrócić po szkole, jest to możliwe? Tak, oczywiście, ale zobaczymy. I jak się potoczy twoja kariera, tak? Jak się życie potoczy. Jak para zmienia usta, noszę się do chmur, spadam kulami gradu, dopnieję u twych stóp. No właśnie. No teraz jesteś na takim rozstaju dróg, można powiedzieć? No coś takiego. I idziesz na całego w muzykę. Tak. Chciałem cię zapytać o pisanie tekstów, bo ty piszesz swoje teksty. Tak. Powiedz mi proszę, potrzebujesz do tego weny, czy czym się inspirujesz? Możesz napisać tekst od tak, czy musisz mieć konkretny stan emocjonalny na przykład? Ciężko powiedzieć. Ogólnie ciężko mi się trochę pisze teksty. Dużo łatwiej się coś, jakąś muzykę się tworzy. Jakieś coś, no, że gram sobie na gitarze, nagle będę wiedział po prostu. A tekst z tekstem jest trochę trudny. Ale no, nie wiem, jakoś pierwszy napisałem, bo tak się no trochę inspirowałem. Drugi teraz jest o ludziach dzisiejszych, więc też coś takiego, nie wiem, wymyśliłem po prostu coś takiego, ale czy się inspiruje, czy... Chyba tak, chyba się inspiruje po prostu. Coś muszę znaleźć i o tym napisać. Ciężko mi jest coś tak nagle wymyślić. Czyli chcesz coś przekazać, a ten powiedziałeś tekst następnego twojego utworu będzie o ludziach. W jakim sensie? Będzie pesymistyczny, optymistyczny? Tak, to będzie taki tekst, taka piosenka o dzisiejszym świecie trochę, znaczy głównie. Wszyscy mamy taki jeden problem, że wszyscy jesteśmy prawie to samo. To będzie niedługo, wiesz. Już będzie wiadomo. Czyli więcej nie zdradzisz na razie, musimy czekać. Razie, tak. Dobrze, ludzie. Padł temat ludzi, a ja zapytam cię o ludzi w twoim życiu. Możesz cały czas liczyć na wsparcie? Tak, teraz w ogóle jak zaczynałem się uczyć, to zacząłem się uczyć u pani Agnieszki Dąbrowskiej. Później się uczyłem tam w Warszawie. Teraz się uczę u pani Iwony Skwarek i w międzyczasie się jeszcze, w sumie nadal się uczę u pana Michała Czpiewa na gitarę. Tam chodzę. To byli twoi nauczyciele. Tak. Czego się od nich nauczyłeś? Wszystkiego, co mówię, w sumie. Dużo rzeczy się nauczyłem. Jeśli chodzi o śpiew i grę na gitarze, tak? Tak? Bo grasz na gitarze. Tak. A poza tym chodzi mi już bardziej o takie może nawyki sceniczne, w ogóle obejście z tą muzyką już w takim wymiarze zawodowym. Czego się nauczyłem od nich? No tak trochę się nauczyłem na pewno od nich. W sumie wszystkiego co mówię to od nich. Może nie będę cię już męczył z tymi nauczycielami, ale chciałem cię konkretnie pytanie, co ludzi w twoim życiu miałem na myśli, ludzi, których masz blisko. Czy możesz zawsze liczyć na ich wsparcie, tak jak mówiłeś o twojej mamie, która na przykład zapisuje cię na konkursy, ale też na twoich przyjaciół i innych członków twojej rodziny? Mhm, jak najbardziej mogę liczyć. No spokojnie. No dobra. Na przykład przyszła już jakaś sława dla ciebie? Czujesz to, że jesteś rozpoznawalny? Nie, w sumie słabo jest być sławnym w tym wieku. Na przykład Roxana Węgiel wychodzi gdzieś ze znajomymi, albo może i nawet nie wychodzi, bo za bardzo nie może. Na przykład nie chciałbym być na przykład sławny jeszcze. Znaczy, nie wiem, czy chciałbym, na pewno bym nie chciał teraz, bo nie mogę nigdzie wyjść ze znajomymi, bo każdy zaraz będzie podchodzi i coś tam odniesie, coś tam. I to jest takie trochę męczące. Nie chciałbyś być więźniem sukcesu swojego? Na razie chyba jeszcze nie. Może niedługo, ale jeszcze chyba. Jeszcze niedługo, chcę się pobawić. Niedługo? No właśnie, kiedy? Nie wiem, zobaczymy jak się życie potoczy. Chcesz się pobawić, powiedziałeś. No znaczy po prostu nie chcę się jeszcze męczyć. Nie chcę, po prostu chcę spędzać jeszcze czas ze znajomymi. O, to jest dobre słowo, bo jak się jest sławnym, to raczej tak sławnie można się być. Rozumiem. Janku, na koniec chciałem cię zapytać o to miasto. Jesteś z Radomia. Czy jakie emocje wiążesz z tym miastem? Wiążesz też swoją przyszłość z tym miejscem? Z tym miejscem? Może zobaczymy. Jak się życie potoczy. To jest kolejne. Myślisz, że są tutaj szanse dla młodych artystów, młodych muzyków? Wszędzie są. Chyba. Tak mi się wydaje. Nie wolałby się przenieść gdzie indziej? Nie wiem, jakie są twoje odczucia na ten temat? Na razie tutaj żyję, bo to chodzę do szkoły.
Chyba na razie tak będzie, a później zobaczymy. Myślałeś już o przenosinach? Powiedziałeś, że chciałbyś się uczyć w szkole w Warszawie, to było ciężkie, żeby połączyć tak. To, żeby wyjechać tam. Czyli znaczy, no to by akurat było fajne, nie? Ale jakoś wszystko nowe, nowi znajomi, nowa szkoła, w ogóle nikogo nie znam za bardzo miasta. I tam, no jakoś przyrodą zostałem. Czyli na razie wolisz zostać tu, skąd pochodzisz? Tak. W takim razie, Janku, mam nadzieję, że zostaniesz tu, będziesz się rozwijał i będziesz odwiedzał naszą telewizję jeszcze nie raz. Oczywiście. I kiedyś za parę lat przypomnisz sobie, że był taki wywiad w telewizji z Zebra, kiedy będziesz już sławny, może załatwisz tam wejściówki. Pomyśl o tym, Janku, pomyśl o tym. Dobra, pomyślę. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był radomski wokalista Janek Majewski. Dzięki jeszcze raz.